W sobotę odbył się trzeci miting lekkoatletyczny w Katowicach. Na stadionie AZS AWF Katowice nie brakowało dobrych wyników. Największą gwiazdą mitingu był Artur Noga, piąty płotkarz Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Noga nie zawiódł oczekiwań kibiców, pewnie wygrywając swoje biegi, osiągając czasy 13:61 i 13:63 w finale. Można powiedzieć, że jestem zadowolony. Ten drugi bieg miał być o odrobinę szybszy, ale niestety na 7 czy 8 płotku duży błąd i jest jak jest, nie? Ale jestem zadowolony. Do minimum już niewiele brakuje. Kiedy zamierzasz osiągnąć, jak najbliższe starty? Będę starał się jak najszybciej osiągnąć te minimum. Następny start Ostrawa 25, więc na Złotej Tetrze tam porywalizuję już z najlepszymi i miejmy nadzieję, że tam już będzie naprawdę przyzwoicie. Po ubiegłym sezonie, ostatnich 2 latach, podstawowe pytanie dla Artura Nogi, jak ze zdrowiem Artura? Tego pytania nie było, więc tylko odpukać, wszystko jest dobrze, więc staramy się to wszystko pilnować, idzie wszystko w dobrym kierunku. W Pekinie było 5. miejsce, jeżeli zakwalifikujesz się do Londynu, jakie tam sobie stawiasz cele, wyżej niż 5. czy finał już Cię usatysfakcjonuje? No wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ostatnie 2 lata nie były za ciekawe, dlatego będę starał się poprawić to 5. miejsce. Cały świat biega, wiadomo, że tutaj nikt nie odpoczywa i poziom naprawdę jest wysoki, ale nie poddam się. Na jaki wynik w tym sezonie stać Artura Nogę? Rekord życiowy, rekord polski? To wszystko się okaże w sezonie. Dam z siebie wszystko, a ile będzie, to wszystko się okaże. Z dobrej strony zaprezentowała się również Tina Matusińska na 400 metrów przez płotki oraz nasi sprinterzy. Matusińska uzyskała najlepszy czas sezonu 56:71, pewnie wygrywając swój bieg. Bieg sprinterski na dystansie 100 metrów wygrał Robert Kubaczyk z czasem 10:45. W eliminacjach poniżej 10,5 sekundy zszedł jeszcze Kamil Masztak. Nieco gorzej zaprezentowały się nasze sprinterki. Marta Jeszkę wygrała z czasem 11:60, a w eliminacjach uzyskała czas 11:57. W 5 kulom tylko Kamil Zbroszczyk uzyskał wynik powyżej 19 metrów, rzucając na odległość 19,31 cm. Drugi był Krzysztof Brzozowski, nasz młodzieżowy mistrz olimpijski, z wynikiem 18:81, co jest jego najlepszym wynikiem w sezonie. Na dystansie 400 metrów pewnie wygrał Piotr Wiaderek z czasem 46:48. Na tym dystansie wystartował również Paweł Czapieski, który zapowiada powrót do czołówki światowej i wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Na wywiad wideo z Pawłem Czapieskim zapraszamy już wkrótce na nasz portal.